Tutaj Sylwia i budżet w kopertach. Zanim nagram Wam film o wyzwaniach, o które prosicie, taki inny film na temat takiej fajnej metody na oszczędności. Jak już przeczytaliście w tytule, spłaciliście kredyt i co dalej? Dalej oszczędzamy. Jak ja to rozumiem i jak ja to robiłam. Słuchajcie, ja to robiłam, moja mama też to robiła. I to jest fajna rzecz. To jest naprawdę mega fajna rzecz dla osób, które mają, nie wiem, zakupy na raty, jakieś kredyty. Nie mówię tutaj o kredycie mieszkaniowym czy jakimś, nawet o kredycie mieszkaniowym. Nawet o kredycie mieszkaniowym. Nie wiem, jak ja to rozumiem. Przez X czasu mieliśmy kredyt, tak? Nie wiem, ja miałam kredyt, swego czasu miałam kredyt, gdzie płaciłam 400 zł. Tam mniej więcej, tam plus minus, tak? Przez 7 lat, słuchajcie, 7 lat spłacałam kredyt. Spłacałam kredyt w takiej wysokości. Moje fundusze celowe były ograniczone, bo spłacałam kredyt. Ale na przykład, jeżeli macie kredyt, jeden, drugi, trzeci, tak, spłaciliście te kredyty. Moja mama miała jeden kredyt na kwotę 350, też, jakoś coś około 400 zł. I skoro wy przez te, nie wiem, 5 lat, 6 lat, bo czasem takie są kwoty, tak długo trwa. Ja miałam 7 lat kredyt, 400 zł. I słuchajcie, jeżeli ja przez te 7 lat potrafiłam żyć bez tych 400 zł, no bo żyłam bez tych 400 zł, bo płaciłam bankowi, tak? To dlaczego nie żyć dalej bez tych 400 zł? I to jest sposób na oszczędności dla osób, które miały długi. Fajny sposób na oszczędności, które miały długi. Czyli dalej płaćcie kredyt, którego już nie macie. Konto oszczędnościowe, koperta, cokolwiek. Załóżcie konto oszczędnościowe w momencie, kiedy spłaciliście ten kredyt i dalej płaćcie sobie ratę, którą płaciliście, ale na konto oszczędnościowe. I albo będziecie mieli oszczędności, tak? Nie wiem, na czarną godzinę, fundusz awaryjny, fundusz jakiś celowy, czy cokolwiek. Albo będziecie mieli pieniądze na następne zakupy. Tylko wtedy kupicie to, co będziecie potrzebowali za gotówkę, a nie na kredyt. I to też była fajna myśl, fajna rada, która pozwoliła mi w pewnym momencie, mi i mojej mamie, odkładać pieniądze. Odkładać pieniądze właśnie spłacając dalej kredyt tylko na konto oszczędnościowe. Taki mały off-top w ramach takich, no, krótkiego tipu, o tak. Krótki tip na oszczędności. Tutaj dla osób, które spłacały kredyt. U mnie już w tym momencie nie ma kredytów, oprócz kredytu mieszkaniowego, które nadpłacam. Pieniędzy jako takich, tej raty kredytu nie odkładam jako raty kredytu czy w takiej kwocie, dlatego że ja mam fundusze celowe i na te fundusze celowe idzie mi dużo więcej pieniędzy niż ta rata kredytowa, ale ja od tego zaczynałam. Moja mama w ten sposób też sobie odkładała pieniądze, że spłacając dalej ten kredyt, który już nie istnieje. Fajna myśl, zostawiam Was z tym. Myślę, że przetrawicie i skorzystacie. To na tyle. Cześć, trzymajcie się.